przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Szanowna Młodzieży, niech mi będzie wolno na samym początku jako nauczycielowi akademickiemu również pogratulować Szanowni Państwu, Szanowni Młodzieży efektów bardzo dobrych kształcenia, wyników w nauce, przede wszystkim zaś aktywności społecznej, jak wiem, ponieważ od 10 lat mam zaszczyt tutaj współpracować z gminą Puck. Wiem, że również właśnie te stypendia są za działalność społeczną, tym bardziej jest to chwalebne, tym bardziej też gratuluję. Jeszcze raz się przedstawię, tu rzeczywiście reprezentuję pracownię badań społecznych Paweł Bychowski, ale również Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Zajmuję się analizą społeczną i analizą statystyczną i dlatego też właśnie zostało mi postawione zadanie przeprowadzenia pewnej wstępnej diagnozy, analizy dotyczącej stanu szkolnictwa, także pewnych proponowanych zmian w zakresie funkcjonowania właśnie szkolnictwa, także pewnych planowanych zmian w zakresie funkcjonowania gimnazjum, powołania nowego gimnazjum. I dlatego też przystąpiliśmy pod koniec sierpnia do wstępnych prac związanych przede wszystkim z badaniem opinii publicznej, ale również z wykorzystaniem danych statystycznych. Aktualnie przygotowujemy takie pogłębione studium opierające się właśnie z jednej strony na wynikach badań opinii publicznej, ale także właśnie na danych tak zwanych twardych, danych pomiarowych, to znaczy danych między innymi GUS-owskich, ale też i innych. Także powstanie z tego w najbliższym czasie pewne pogłębione studium uwarunkowań, można byłoby powiedzieć demograficznych, czy społeczno-demograficznych dotyczących tego, jak kształtuje się na przykład ilość populacji, prawda, jak kształtują się te trendy demograficzne, by móc później właśnie je wykorzystać do optymalnej decyzji, do podjęcia optymalnej decyzji związanej właśnie z funkcjonowaniem, zwłaszcza w pewnym fragmencie gminy Puck szkolnictwa. Dzisiejsze moje tutaj wystąpienie, dzisiejsza moja prezentacja będzie przede wszystkim koncentrowała się, krótka oczywiście, koncentrowała się na wynikach badań opinii publicznej, aczkolwiek wstępne wyniki danych właśnie pomiarowych, danych twardych, danych demograficznych również chciałbym tutaj przedstawić. Zanim jednak to chciałbym powiedzieć właśnie o celu i jak gdyby przedmiocie badania. Więc była to właśnie diagnoza dotycząca tego, w jaki sposób kształtują się pewnego rodzaju tendencje związane właśnie z występowaniem takich lub innych zjawisk związanych właśnie z funkcjonowaniem lokalnego tutaj szkolnictwa, by móc później właśnie podjąć optymalną decyzję co do ewentualnych zmian. Dlatego też przyjęliśmy tutaj odpowiednią metodologię. Ta metodologia opierała się na badaniu pomiarowym. Z jednej strony były to badania opinii publicznej wykonywane bezpośrednio, czyli na zasadzie wywiadu kwestionariuszowego. Były też przeprowadzane wywiady telefoniczne. Przeszło chyba 400 osób, o ile dobrze pamiętam, zostało przepytanych. Także były to badania dość pogłębione i myślę, że ich wyniki są dosyć obiektywne. Tu może przystąpię zaraz, mam nadzieję, że są widoczne, oczywiście raport jest jak najbardziej dostępny. Te badania w jakiejś niewielkiej mierze, powiedziałem przed chwilą właśnie, że mam zaszczyt współpracować od 2005 roku, w 2006, 2000, jeśli dobrze pamiętam, również 2008, w 2008 również były przeprowadzane właśnie częściowo przy okazji innych badań pomiarowych, badania dotyczące między innymi jakości kształcenia i tak dalej, to pewnego rodzaju porównania, które będą później przy studium już całościowym poszerzone i tutaj na przykład właśnie przegląd krótki właśnie tych wyników i między innymi właśnie porównanie do badania z 2008 roku. Zawsze jest tak w kompozycji badań pomiarowych, że są badania, są pytania takie, nazwijmy to wprowadzające i takie właśnie pytanie wprowadzające było pytanie właśnie pierwsze, jak Pana zdaniem, jakie są Pana zdaniem główne i ważniejsze problemy szkolnictwa edukacji na terenie gminy Puck? Widzimy tutaj właśnie między innymi, że w 2015 roku, teraz właśnie przy przeprowadzaniu, przeszło połowa, powiedziała, że tak, wiem. Tutaj było to pytanie o tyle ważne, że bardzo często później są zarzuty, że przeprowadza się na przykład właśnie badania wśród takich osób, które nie do końca mają jak gdyby pojęcie, prawda, o funkcjonowaniu szkolnictwa. To jest normalna rzecz, prawda? Natomiast tutaj widzimy na przykład porównanie z 2008 rokiem, gdzie niecała, przeszło 1/3,
przepraszam, respondentów powiedziała, że tak wie, może odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Teraz już przeszło połowa, to jest w porównaniu rok do roku, prawda, to jest, czyli od 2008 do 2015 przeszło 40%, ta dynamika zmiany, oczywiście nie mówię o punktach procentowych. Także wyraźna jest tutaj zmiana. To dowodzi tego, że jak gdyby no, społeczeństwo lokalne zna problematykę, mimo że jest to tylko 51%, można z drugiej strony powiedzieć, że to jest niemało, bo jeżeli znam wiele badań oczywiście dotyczących, bo zajmuję się tym od lat, także moja habilitacja idzie w tym kierunku funkcjonowania organizacji typu szkoły i wpływu właśnie na lokalną społeczność, to mniej więcej taka średnia krajowa to jest od 20 do 40% tych, którzy wiedzą i znają, jakie są lokalne problemy, więc tutaj 50 przeszło połowa, to jest wynik. Ja tutaj przedstawiam oczywiście tylko te główne bez jak gdyby poszerzenia tych wyników, to będzie w tym studium uwarunkowań, które dopiero powstanie. I spośród tych, którzy odpowiedzieli tak, wiem, proszę zobaczyć, mam nadzieję, że nie jest to widoczne, jakie są wskazywane elementy, tak? Zbyt małe finansowanie szkolnictwa, edukacji, problemy finansowe szkół, ale jest dynamika spadkowa, tak bardzo wyraźna, bo aż o 34%, ta dynamika w punktach procentowych to jest oczywiście 11,5, czyli zmniejszył się ten odsetek osób tak twierdzących, prawda? Zbyt liczne klasy i to jest właśnie ten element, który jest dosyć istotny, sądzę, właśnie dla no, dalszej dyskusji związanej z takim lub innym rozwiązaniem. Też później na samym końcu, jak pokażę dane statystyczne i też dane, które ja już mam gdzieś tam w głowie sprawdzone i przeliczone, które będą w tym ostatecznym studium, one pokazują pewnego rodzaju trendy, które na pewno trzeba wziąć pod uwagę, podejmując takie lub inne decyzje. Opinia publiczna, lokalna opinia publiczna stwierdziła tutaj dość wyraźnie, tak, że to jest dosyć spory problem. Później spadek znowu, braki w wyposażeniu sal, brak odpowiedniej ilości pomocy naukowej. Jest to wskazywane przez 1/5 tych, którzy powiedzieli, prawda, że znają te problemy najważniejsze szkolnictwa edukacji. Z tym, że jest, jak widać tutaj, spadek w pozostałych również. Nie wiem, a jest. I tutaj chyba będzie to lepiej widoczne. Nowe kategorie. O. Proszę zobaczyć nowe kategorie odpowiedzi, bo te, które podałem, one mniej więcej wpisywały się w te wyniki, które były uzyskane w 2008 roku, czyli bardzo dużo czasu minęło. Duża część tych kategorii była podobna, ale pojawiły się nowe. Te tutaj nowe to są te, które teraz pojawiły się w 2015 roku. Dwuzmianowość w części szkół. Oczywiście 15% z tej połowy, tak, z tej części, która zna tą problematykę, więc to jest relatywnie w całości, prawda, jeszcze mniej. Natomiast jest to wyraźny sygnał, prawda, o pewnym, jak gdyby, zaistniałym problemie. To z jednej strony problem taki, nazwijmy to, infrastrukturalny, z drugiej strony problem stricte społeczny, czyli pojawiające się zjawiska patologii. To jest zupełnie osobna, jak gdyby, sprawa, ale też niezwykle istotna, ważna. Więc to było to pytanie, też oczywiście można byłoby długo tutaj te wnioski interpretować, to żeby nie zabierając czasu, przechodząc do pytania drugiego też, które było podobne, które też wpisywało się te badania właśnie z 2008 roku. To w ramce, już też nie wchodząc w szczegóły, to jest wielkość statystyczna szczególnie istotna. To wynika po prostu z pomiaru i z analizy statystycznej. To chodzi o to, że jeżeli wielkość procentowa ma tam pewną wysoką przewagę nad innymi, to jest wtedy statystycznie ważna. I tu jest ocena. Tu jest ocena ogólnie szkolnictwa na terenie gminy Puc. W ramce jest podane tutaj porównanie również do 2008 roku i to jest wielkość procentowa. Natomiast pod spodem macie Państwo średnią arytmetyczną. Średnią arytmetyczną w skali szkolnej, nie w skali tutaj jak część naszych tutaj osób wyróżnionych, prawda, w skali studenckiej, tylko czyli 2 do 5, w skali szkolnej 1 do 5, gdzie 5 to jest bardzo dobrze, 1 to jest ocena oczywiście jako bardzo zła. Tak? I tutaj bardzo wyraźny skok. Średnia arytmetyczna 4,3, czyli 4,5. Zabierzmy ją po prostu do tej wielkości wyższej, 4,5, czyli dość dobra, czy dobra po prostu, czy więcej niż dobra ocena dotycząca ogółu funkcjonowania szkolnictwa. Prawie 60%, to jest ta ramka u góry, prawda, mówi, że jest to ocena dobra. Wyraźny wzrost, prawda, o 18% liczone rok do roku, czyli ta dynamika zmiany 2008 do 2015. Spory skok, jeśli chodzi o ilość ocen bardzo dobrych. Badania
dotyczące szkolnictwa, funkcjonowania szkolnictwa na terenie gmin samorządowych tutaj w naszym województwie prowadzę od 15 lat i nawet jeżeli weźmiemy ostatnie 5-6-lecie, to rzadko spotykamy, czy rzadko można zauważyć tak wysokie właściwie oceny liczone czy w ujęciu procentowym, czy jako średniej arytmetycznej, czy pewnych innych jeszcze wielkości statystycznych, to już jest nieistotne w jaki sposób, ale generalnie wynik jest tutaj istotny właśnie, czyli bardzo dobry i to rzadko się spotyka i tutaj też to jest niezwykle ważne. Każdy wynik, każdą tutaj, prawda, każde pytanie było rozbijane ze względu na przykład, na już o tym nie mówiłem, przy części metodologicznej, prawda, ze względu na pewne miejscowości, pewne obszary badawcze, ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i tak dalej, to zresztą będzie później w tym całościowym studium długo by po prostu o tym mówić, ale są to ciekawe rzeczy właśnie, zwłaszcza dla tych, którzy lubią analizę taką przyczynowo-skutkową, analizę statystyczną i tak dalej. I jeszcze było pytanie właśnie trzecie, takie właśnie typu wprowadzające. One też zresztą wpisywało się w te badania z 2008 roku dotyczące mocnych i słabych stron. I tutaj oczywiście wskaźnik był podobny, że połowa plus minus potrafiła wskazać te mocne i słabe strony. To było pytanie otwarte. To było pytanie otwarte, podobnie jak pytanie pierwsze dotyczące ogółu problemu. I widzicie Państwo tutaj strony mocne. To wskazywali sami respondenci, bo przypominam, są to wyniki badań zbiorowych, to nie są analizy danych statystycznych. Sami Państwo widzicie, jakie to są właśnie tutaj, jakie są to tutaj zmienne. Tu chyba akurat na slajdzie nie mam tego porównania z 2008 rokiem. Generalnie można powiedzieć właśnie, że zwłaszcza te, które są mocnymi stronami, są silniej sygnalizowane. Te, które są słabymi stronami, oprócz właśnie zbyt licznych, to pokażę, słabe strony, czyli zbyt liczne klasy i dwuzmianowość w części szkół na terenie gminy, one się powielają z badaniami z 2008 roku. Te, które wymieniłem właśnie w słabych stronach, one wystąpiły właściwie po raz pierwszy. Także spośród odczytujemy to połowy, która odpowiedziała na to pytanie, potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. 1/4 właśnie stwierdziła zbyt liczne klasy, dwuzmianowość w części szkół. Pytanie czwarte dotyczyło, jak poprawić tą sytuację, więc tam było wiele pomysłów, one zostaną zawarte w tym całościowym studium. Przechodzę do pytania piątego, pytań było 8, więc nie 28, więc za chwilę będzie podsumowanie. To było pytanie zasadnicze i istotne z punktu widzenia właśnie tej przyszłościowej decyzji podejmowania, przyszłościowej decyzji dotyczącej właśnie. Jak Państwo widzicie, pytanie było tak właśnie sformułowane i ogół badany, bo to jest tak jak widać tutaj, ogół badany stwierdził w taki, a nie w inny sposób. Nie będę tutaj przytaczał tych wyników, które są z podziałem właśnie na te obszary badawcze. Tak jak powiedziałem, było prowadzone na terenie całej gminy, wszystkich sołectw, bądź bezpośrednio, bądź telefonicznie. Więc te wyniki mogą, czy można podzielić po prostu nawet de facto na większość, można powiedzieć, sołectw. Tutaj tego nie przedstawiam, to będzie w tym raporcie całościowym. Tutaj widzimy, tak, że na pytanie właśnie, co do właśnie systemu jednozmianowego, poprzez utworzenie ewentualne, poprzez taką opcję właśnie gimnazjum w Rzucewie, w szkołach, czy jest to dobry pomysł, czy zły pomysł, więc widzimy, że na im plus, prawda, połowa respondentów, przeszło połowa, duży odsetek nie wie. Tak, to jest w ogóle też i dominanta taka właśnie całościowego tutaj tego badania, że mniej więcej około 20% plus minus nie ma jeszcze sprecyzowanego zdania. To też jest zróżnicowanie ze względu na miejsce zamieszkania, na sołectwo, na terenie gminy Budk, więc to jest tutaj też dalsza kwestia dalszych analiz. Na zły pomysł, zdecydowanie zły pomysł, można zobaczyć, ile procent osób właśnie tak to odbierał. Podam, że na przykład w Żeliszewie czy Rzezinie oczywiście, że jest to zły pomysł i zdecydowanie zły pomysł, zdecydowanie więcej odpowiadało. Pytaniem właśnie kontrolnym na samym końcu do tego pytania, ponieważ no taki jest układ bardzo często badań opinii publicznej, żeby sprawdzić wiarygodność.
Było pytanie wpisujące się jak gdyby w filozofię tego pytania, oczywiście inaczej sformułowanie. Co by było lepszym rozwiązaniem? Nauka w dotychczasowym systemie, nauka w systemie jednozmianowym poprzez utworzenie w Rzucewie i nie wiem. No więc widzimy tutaj dominantę bardzo wyraźną, ponad 40% odpowiedzi nie wiem, co jest jak gdyby jednym z wniosków, przynajmniej tej części tutaj analizy, tej części w rozumieniu tego, co już powstało. Jest to temat otwarty. Tutaj należy zrobić coś na kształt jakiejś ilościowej czy jakościowej analizy słów, mocne, słabe strony, możliwości rozwiązania i tak dalej, na zasadzie dialogu i tak dalej, bo rzeczywiście duża część respondentów jeszcze wyrobionego zdania na ten temat nie wie, czy nie. Pytanie to jest szóste. Czy są jakieś pytanie poniekąd trochę sugerujące, jeżeli by na przykład stworzyć takie gimnazjum, takie rozwiązanie powołać, powiedzmy, czy wykreować, czy istnieją jakieś negatywne. Wśród ogółu badanych 1/4 powiedziała, że tak, istnieją. I jakie to są, można tutaj zobaczyć. Przede wszystkim utrudnienia związane z dojazdami dzieci do szkół, koszty adaptacji, rozbicie dotychczasowej struktury, ewentualne zwolnienia i tak dalej, ale to jest właśnie wśród tych odpowiedzi na tak. Mamy dominujące, jak Państwo widzicie, znowu odpowiedź nie. Czyli znowu potwierdzenie tego, że jest to temat nie dla wszystkich jasny, oczywisty. Też dodam oczywiście, że różnicowało miejsce zamieszkania, czy po prostu miejsce, w którym były przeprowadzone, krótko mówiąc, miejsce zamieszkania danego respondenta. Jeszcze takie badania sprawdzające, na ile rzeczywiście ten poziom, nie wiem, się utrzymuje, będą, sądzę, że dodatkowo przeprowadzane. Pytanie siódme. Co jest lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia tak uczniów w rozwoju szkolnictwa, jak też interesów gminy, czyli tych komponentów, które rzucając do obszaru szkolnictwa, edukacja są najważniejsze, czyli dzieci, ich rozwój, infrastruktura, ale też no, element finansowy, czyli interes gminy. Pozyskanie budynku, utworzenie nowego gimnazjum w Rzucewie, rozbudowa obu istniejących. Prawda? Tu jest dość wyraźna przewaga właśnie takiego rozwiązania. Tutaj dość wyraźne jest wskazanie. I ostatnie pytanie, w tej części przynajmniej, ono brzmiało w ten sposób. Czy Pani zdaniem ewentualnie utworzenie gimnazjum w Rzucewie oraz działających wtedy odrębnie szkół podstawowych w Brzezinie i Rzeszowie jest sprawne? I trzeba było odpowiedzieć na każde z tych trzech tutaj stwierdzeń. I to są odpowiedzi na tak. Czyli ile spośród ogółu badanych odpowiedziało na tak, na poszczególne z tych trzech stwierdzeń. Czyli, że sprawi to poprawę warunków nauczania, odpowiedziało 67%. Że poprawi bezpieczeństwo warunków edukacji i tak dalej, też prawie 70%. Stworzenie warunków do zorganizowania większej ilości miejsc dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Rzeszowie i Brzezinie, 71%. Także to jest ta część, nie będzie widoczne. To jest ta część dotycząca badania sondażowego, badania ilościowego i wstępne dane dotyczące tego, że już istnieją pewnego rodzaju przesłanki twarde, czyli mierzalne, aczkolwiek badania opinii publicznej to też są dane twarde, dane mierzalne, ale tu mamy dane statystyczne i między innymi taki szybki przegląd chciałbym tutaj przedstawić tych, które mają jakiś wpływ, liczba ludności. Między innymi, czyli dane GUS-owskie gminy GUS w latach 2010-2014, może jest to tutaj niewyraźne, 23 843, 25 183, 2014. Błędna jest teza, jaka jest podawana, nawet w dalszej skali lokalnej, bym powiedział, nie tylko wojewódzkiej, ale powiatowej, zmniejszania się liczby osób, niżu demograficznego i tak dalej. Czyli następuje zwiększanie się liczby osób. Inna, zmienna, zdaje się, że znacznie bardziej ważna liczba ludności w kategorii 15-19 gmina GUS. 5-9 lat, 1621-2010, 1828-2014. Zwiększa się liczba dzieci. Liczba dzieci w kategorii wiekowej 4-11. Między innymi również taka tabela w latach 2010-2014. W tych kategoriach szkolnych, żeby zobaczyć właśnie do wieku lat 8, zwiększa się i to dość wyraźnie.
i tak dalej, tych tabelek można wyrównać jeszcze właśnie liczba dzieci przedszkola, na przykład. Liczba też zwiększająca się. Jeszcze kilkadziesiąt takich tabel mógłbym przedstawić, one są w przygotowywaniu. Wniosek jest taki jeden, który już powiedziałem. Sprawa jest otwarta, sprawę trzeba przedyskutować, jaką decyzję podjąć, taką lub inną. Ale jest jeszcze drugi wniosek, twardy, no wynikający z pomiaru statystycznego. Nie ma czegoś takiego jak niski przyrost naturalny. Tu akurat tej tabeli nie było. Gmina Puck ma jeden z większych, jeśli chodzi o powiat i również województwo. Można byłoby nawet powiedzieć, jeśli chodzi o skalę krajową. Czyli krótko mówiąc, coraz więcej dzieci się rodzi, coraz więcej dzieci będzie szło do szkoły. Problem taki lub inny dotyczący liczebności klas, dotyczący tego, gdzie je zmieścić, pomieścić i tak dalej, na pewno jest tematem otwartym, nad którym trzeba spokojnie dyskutować. Dziękuję bardzo.